No witajcie. No dlaczego tutaj jesteście? Uczcić pamięć zamordowanych w Smoleńsku. Żeby walczyć o prawdę swoją postawą. O prawdę, o normalność, o to, żeby Polska była Polską. To samo, żeby Polska była Polską. Co tu przyjeżdżamy? No przyjeżdżamy o Polskę walczyć. Najważniejsza jest Polska i wiecie, kto z prezydentem walczył. I on jest premierem. Jak on może być premierem? To dla nas też niesamowite. Jak mogli się zgodzić na to, że facet jest premierem, który współuradniczył w Smoleńsku? Jakim prawem on jest? Proszę mi powiedzieć, jak ludzie nie mogą uwierzyć, że to był zamach? O co tu chodzi? Jak państwo się czujecie dzisiaj? Tak jak wtedy, 14 lat temu. Czyli? Czyli niesamowity żal i ta niemoc. Ta niemoc w wyjaśnieniu tego, chociaż wierzymy, że będzie dobrze. Zawsze wyjdzie prawda na jaw. Ale jak to sobie państwo tłumaczycie, że 14 lat nie można jakby przebić się w świecie i w Polsce z podstawowymi faktami i nie można pociągnąć do odpowiedzialności ludzi, którzy są odpowiedzialni za co najmniej wystawienie polskiego prezydenta, głowę państwa na śmierć? U nas w górach to jest takie powiedzenie, jak się nie chce, to gorzej jakby nie mógł. Czyli troszeczkę brak jest chyba chęci ze strony teraz na pewno rządzących, natomiast wcześniej no, nie mieli na wszystko wpływu. Ale ostatecznie ja to tak bym zakończył w ten sposób, że my tu idziemy w takim pochodzie, żeby coś zamanifestować. Kończymy mszą świętą w archikatedrze i właśnie Panu Bogu nadzieja, Bóg Polskę uchroni, Maryja Królowa Polski pozwoli nam zwyciężyć. Jestem tu dlatego, że uważam, że dopóki nie zostanie do końca na cały świat wyjaśniona ta katastrofa, ta tragedia nasza narodowa, to trzeba być. Dopóki po prostu cały świat nie będzie wiedział i cała Polska, co się stało, bo nadal część Polaków gada absurdy o brzozie. Więc no, nie wiem jak to nazwać, ale uważam, że trzeba upamiętniać tą straszną tragedię, ten straszny dramat dla Polski. I tyle. Po prostu trzeba trzymać tą pamięć, pamiętać o tych ludziach. A co czujesz 14 lat po śmierci polskiego prezydenta na terenie Rosji? No smutek, ogromny smutek. Myśmy stracili elitę naszego narodu. Myślę, że bylibyśmy w zupełnie innym miejscu dzisiaj, gdyby to się nie wydarzyło. Wielki zawód z powodu tego, że no nadal jesteśmy jak dzieci we mgle, nie do końca, chociaż i raport, i w zasadzie my wszyscy wiemy, co się stało, tak? Czy ktokolwiek odpowiedział za to? Nie ma odpowiedzialności, tak. I ludzie, którzy przyłożyli ręki do tego, awansowali rządzą w naszym kraju i tu jest nasza niezgoda na to, co się stało. Lista 96 osób poległych 10 kwietnia 2010 roku na skutek eksplozji samolotu wojskowego Tu-154M nad Smoleńskiem w Rosji w drodze na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Profesor Lech Kaczyński, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Maria Kaczyńska, małżonka prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ryszard Kaczorowski, ostatni prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie.
Joanna Agacka-Indecka, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Ewa Bąkowska, przedstawiciel rodzin katyńskich. Generał broni, pilot Andrzej Błasik, dowódca Sił Powietrznych RP. Krystyna Bochenek, wicemarszałek Senatu RP. Szanowni Państwo, marsz z portretami Solidarnych 2010 dotarł pod pomnik smoleński. Tutaj pomodlimy się za ofiary katastrofy smoleńskiej. Tutaj złożymy wieniec w hołdzie ofiarom zamachu w Smoleńsku. Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by zapanować tak nad umarłymi, jak nad żywymi. Wszyscy przecież staniemy przed Trybunałem Boga. Napisane jest bowiem: na moje życie, mówi Pan, przede mną klęknie wszelkie kolano, a każdy język wielbić będzie Boga. Tak więc każdy z nas o sobie samym zda sprawę Bogu. Oto Słowo Boże. Intencje księdza kanonika Pawła Piotrowskiego, który łączy się dzisiaj duchowo z nami i za jego osobistą zgodą ponownie modlimy się jego słowami, tak jak przed laty. Chryste zmartwychwstały, przez świętego Pawła, apostoła narodów, uczysz nas, że krew męczenników nigdy nie jest daremna i bezowocna. Dziękujemy, że nasze pokolenie doczekało dowodów zbrodni sowieckich na Polakach w Katyniu i tak w wielu miejscach na nieludzkiej ziemi. Panie, prosimy, pozwól nam jeszcze przed sądem ostatecznym poznać w pełni prawdę o tragedii smoleńskiej. Bo jak mówiłeś, prawda nas wyzwala i leczy nasze rany. Ciebie prosimy. Panie Jezu, Ty jesteś naszym życiem i zmartwychwstaniem. Tobie zawierzamy prezydenta Polski, profesora Lecha Kaczyńskiego i wszystkich, którzy polecieli na pokładzie Tupolewa 154M nad Smoleńskiem. Zbawicielu, wszystkim, którzy wiernie służyli Bogu oraz wolnej i suwerennej Polsce, daj radość życia wiecznego w domu Ojca Niebieskiego. Wszystkim zaś cierpiącym z powodu ich nagłej i niespodzianej śmierci, daj, Panie, ukojenie w bólu. Ciebie prosimy. Znicze biały i czerwony od Solidarnych 2010 z bukietem tulipanów dla Marii Kaczyńskiej. 10 kwietnia 2024 roku, 14 lat po zamachu smoleńskim. Lista 96 osób poległych 10 kwietnia 2010 roku na skutek eksplozji samolotu wojskowego Tu-154M nad Smoleńskiem w Rosji w drodze na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Profesor Lech Kaczyński, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.